nasza pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. I got brought in Atlanta. Czyli to being the family. Tomek, słuchaj, ja ci podpowiem. Jak masz trenować na kole? Z rąk czasami. Tak, musisz pierw zrobić kompresję i równocześnie potem sprzęgło i gaz. Ja wiem. Rozumiesz? No. I wtedy mało gazu wykorzystasz, po prostu ty masz z tego buch go podnieść. A na jakim biegu jedziesz? Trójka. No to... No trójkę. I to jest to mało gazu, dopóki nie wykorzystasz w pełni kompresji, to nie ma sensu. Na razie. Musisz z kompresją. Jak najmocniej. No rozumiem. I wolno, żebyś jechał. I jak drugi raz próbujesz, to musisz zwolnić. Jedź tak sobie z 10 na godzinę. Rozumiesz? No. Rozumiem. To spróbuj. I się będziemy ścigać. No. Wiesz, że to jest najlepsza 50 w mieście? A co? No zaraz zobaczymy, jak 50 wymiecie KTM-a. Próbuj, ja zobaczę, muszę, wiesz, bo tak to jak przyjeżdżam i też jeżdżę na kole, to nie ma czasu, żeby ci to wytłumaczyć, abym chciał... To na koło postaw. Co? To na koło postaw, 50. No postawię. Wolno. Komprecha. Puch. O. Jeszcze komprecha, więcej. Teraz nie było kompresji. Oj, teraz komprechy nie ma. Powie, że przegrzany i przegrał. O, dobrze. I wyżej. Kompresja i bach. Buch, ale nie, jeszcze tak musisz, buch. O, no coś takiego, no. No bo się chłopak męczy, tak widzę, kurde, jak przyjeżdżamy tutaj. No nie mogę do tego dopuścić, żeby... Buch. Co chciałem powiedzieć, żeby go przymula trochę. Waty wydechu nie ma, tak samo miałeś, bracie, co mówiłeś, że gaz. Nie. No bo niektórzy tak, wiesz, KTM, jak wydech zmieniasz na większy na przykład. No. Na FMF-a. No. Jak drasz gazu, to przygasa. Gaśnie. Tak, jak nie miał DB Killera. No. A tu waty nie ma. I przez to tak go przymula trochę, bo TPS-a zrobiłem. Aha. No nie słyszysz, jaki... A daj, ja go sobie spróbuję, zobaczę. Ale hamulec jest słaby z tyłu, jak chcesz. Żeby się nie wypali. Następnym razem, z tyłu. Aha. Następnym razem, tutaj ci dam. Bo nie chcę, żeby... A mówiłeś, że taka igła jest. Klocki zmieniłem, ale ten... Przypowietrzył mi się ostatnio. A jeny. Przez zimę stał, to się trochę zapowietrzył. Przecież inaczej chodzi, jak ten TPS jest zrobiony. Równo. A weź sprzęgło na DC. O panie. Krosową dawno się nie jeździło. Ale nie, sprzęgło masz już wyczepane. Regulacji nie masz. Jak to nie mam? Dużo jest jeszcze. Jeśli tak za blisko masz, tak powinno tutaj gdzieś odbijać, a zobacz, masz tylko tak. No i dobrze. To jest dobrze? Dobrze jest. A jak Tomek mówi, że dobrze? Ale cześć, ale na kole latasz, ja pierdziule, ale zajebiście. Zrobimy tak, o. Tak, o, no. Tak, o, i na prawo ją przekręć. Będzie ci łatwiej, no. Widzisz, jak się hobot fajnie trenuje? Najlepszy KTM w mieście. To przecież tam sobie rozpuszczalniki, to wszystko. No, no. No zobacz to. Zobacz to. Działam. To drukarkę 3D masz? Nie, to Oskar zrobił.
chodziły za mi przejechać się KTM-em. Sprawdzę po roku eksploatacji, jak on się sprawuje, bo ty masz go rok, nie? Pół. Gdzie? Wakacje będzie rok. Aha, no to jeszcze nie ma, bo czekaj. Zaraz sprawdzę, co ty tu masz. O panie. Krosową dawno się nie jeździło. No ale nie, sprzęgło masz już wyczepane. Regulacji nie masz. Jak to nie mam? To ty tak za blisko masz. Tak powinno tutaj gdzieś odbijać, a zobacz, masz tylko tak. No i dobrze. To jest dobrze? Dobrze jest. A jak Tomek mówi, że dobrze? To dobrze. KTM ma moc, nie? Klocki Tomek wymień. O! Spróbuję go na koło wyrwać. Wyrywa na to koło. Hamulec jakiś jest tylny. Kiedy jechałeś moją betą? Co? Kiedy jechałeś moją betą? Jak jeszcze KTM-a nie miałem. To ostatnio nie jechałeś? Dawno. Kurde, to musisz się przejechać, bo ten twój niby, wiesz, głośny jest, ale on mocy nie ma. Czemu on mocy nie ma? Bo krosuwa to inaczej, ale jak go wkręcisz, to od razu leci. Bo aha. Inaczej, bo wiesz, enduro ma lepszy dół jednak. Bo ty bardziej z dołu go wybijasz. No, z dołu, wiesz, no. Żebym miał w ogóle strzelić na koło, to muszę go w obroty mocno wrzucić. Aha. No widzisz, no nie miałem nigdy krosówki. No, jest inaczej. Bo wiesz, ty jak jedziesz, to dołem jedziesz. Dołem, no. A to góra. A to góra. Czy wiesz, to też ma większy dół niż dwusów jednak, ale jednak górę ma lepszą. Aha. No na to, że jednak, no na to, że pyrkasz na dolnych obrotach, tylko orasz na maksa. No tak. No właśnie, to jest ta różnica. Bo to czuć. Jak nie wiem, jak jechałeś, to może czułeś przejście z niskich na wysokie obroty, jak skakał, nagle jak ten wyrywa. No, no, no. Czułeś? No nie, no... Ja czuję na przykład. Znaczy, ja czuję, że on od dołu też ma. Tylko ja jakoś... Ma, ale nie aż tak mocno. Tylko nie staje dęba, nie? Nie wiem, może przez ten wydech, wiesz? Chyba. No, też możliwe. Na pewno. Bo to jednak... No, na przykład... Projekt ten, Cross Enduro, jak miał wydech, to też mi przygasał. No, ten. Widzisz? Ale ten nie przygasa, tylko mocy nie ma. No tak. No. To weź go zrób, Tomek. Kurde, bo to szkoda. Taki sprzęt. Siema. O, ktoś jedzie tu do nas. To kto? Nie wiem. Jakiś skuterek, czoperek. Będzie się ścigał z nami? Nie, co to jest?
WSK. WSK. Ja mam WSK, kumpel woli wespę. Ciekawe, gdzie on tam pojedzie. No, może tam dla mnie gdzieś w Komaszczycach mieszka. Albo zawróć. O to ty, to ja będę się z nim ścigał. Ty, zawróci. Jo, no, no, no. To dobra, to go namówimy na wyścigi, co? A ja go zatrzymam, się zapytam, czy... No patrz, przez to koło się tak bije? Ty, a może on przyjechał tu trenować na kule? Nagrywa mi, ta? Czekaj. Nie. Tak, nagrywa. Nie widziałem. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Nie, nie chcę się ścigać. Wstydzi się. To wie, co tu się odwala. Zamiana sprzętami. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.